Ile to waży? 650 treningów. Ostatnio, kurde, co tam trener vyličil, neviem za jaký okres, ale co tak razem chyba trénujeme. Codenná robota, práca i konsekventné dojrženie do celu. I dlatego dva razy zdobývame puchar. Neviem, aké vy měli ešte učutie, ale ja mám učutie, že měli sme ten meč celý čas pod kontrolou. I zachovali sme sa ako došvačená vytravná družina. I myslím, že to bylo vydač, poprostu. Boli tylko to, že poprostu nebyl plný stadion i že přes tam jakéž decizie poprostu Čenský Bystrov zdecidovalo, že nevejde. I škoda, tež celou pěšou polové doping byl stosovaný politicky i přetivko tým zakázom. I... Myšlávaš o tom trochu na bojsku, přeškádzalo? Že to dekoncentruje, tak? Bo jesteś przyzwyczajony na jakiś doping, a nagle kurde ty słyszysz z pleców coś innego, wiesz? Więc tak, ale no cieszę się, że w końcu się to rozkręciło i że po prostu wspólnie mogliśmy się z tymi kibicami cieszyć, bo dla tych kibiców to dużo znaczy, tak? Kibice Lecha jeżdżą po salonach tego kraju, a nasze kibice v ostatných chlákách, tak, a ja ich znám, bo ja meškávam v osiedlu, kde meškali oni. I vychodívam s pieskem i spotýkávam tých ľudí. Oni mi opovedali tie historie, jak v piątej lize, kurde, dost o 6-7-0 v pleci. I ježdili. I oni dzisiaj ježdžou po tých salónach, všetkých im vygrývame všetko. Ponad 10 tisíc kibicov Rakova přejechalo. To je fantastická správa, mobilizácia. I myslím, že to pokazuje, že glut pilky jest. V Częstochowie no, to jest sygnał dla włodarzy tego miasta, żeby w końcu coś zrobili, bo nie tylko my, ale też ten drugi zespół z kraju Częstochowa nie ma gdzie grać. Jest to niesamowity wstyd, kurde. Ja ci powiem szczerze, ja nawet nie wiem za ile dzisiaj ja grałem premii. Ja nie wiem po prostu, mnie to nie interesuje. Ja po prostu żyję tą chwilą. I jest mi tak dobrze, wiesz, jest mi tak dobrze. A jak ty patrzysz na dzisiejsze świętowanie, bo można mówić, że jeszcze liga, ale kilka dni jeszcze macie, mecz dopiero w niedzielę, więc pytanie, czy dzisiaj poświętujecie, no bo chyba warto. Na pewno warto, ale myślę, że jutro jest trening. Myślę, tak, macie? Mamy. Nic się nie zmieniło, jutro jest trening, przyjeżdżamy, rehabilitujemy się, środa wolna i wracamy do roboty, to co powiedzieliśmy na konferencji. Zawsze nas interesuje to najbliższy mecz. Dzisiaj to zamykamy, trochę poświętujemy w miarze i jedziemy dalej. Gutek, ile to waży? Medal. Nie wiem, dla mnie to tak z tonnę. Z tony? No. Czemu tak ciężki? No bo to jest coś niesamowitego, że przyszedłem tu do Rakowa. Dwa sezony temu i nawet nie myślałem o tym, że coś może być takiego. Jeśli chodzi o ten mecz, to dziwnie się grało, jak były w połowie puste trybuny? No tak trochę tak, bo nastawialiśmy się trochę po innemu i nawet byli takie sytuacje, że jechaliśmy na mecz i w autokarze nam puszczali jakieś poprzednie finały i jakie były oprawy, i to się działo. Także nastawialiśmy się trochę na inne, no ale no... No nie wiem, no, tak się wydarzyło, no i będziemy czekać na następny finał. Czyli wy się pompowaliście przed meczem, że kibicowska atmosfera, a tu cisza na trybunach. No tak, no nie powiedziałbym, że cisza, bo nasi kibicy jednak weszli i było fajnie, no ale mogło być trochę lepiej. Nastawialiśmy się na że będzie więcej. Twoim zdaniem Lech będzie już taki zniesmaczony tym, że nie wygrał Pucharu Polski i po prostu to walka o mistrzostwo będzie prostsza dla was? Na pewno tak nie będzie, bo myślę, że jeszcze bardziej ich nakręciliśmy i będą chcieli bardziej się udowodnić, żeby zrobić to mistrzostwo, no bo dla nich to też oni na to czekają, tak samo jak my i my będziemy się bili do ostatniego momentu, ile będzie sił, ile będzie meczów, także my będziemy stali na swoim. Kurczę, niesamowite przeżycie. Myślę, że w wieku 18 lat nie każdemu jest to dane wybiec na murawę tak pięknego stadionu, jakim jest Stadion Narodowy i cieszę się, że mi było to dane. Właśnie ten tydzień jest dla Ciebie wyjątkowy, no bo po pierwsze tak, był finał udało się wygrać, więc zwycięstwo, puchar obroniony, ale już w środę czeka Cię egzamin dojrzałości, czyli matury.
Tak jest. Jeden z dwóch finałów i mam nadzieję, że drugi również będzie zaliczony na plus. A ten trzeci w Ekstraklasie już, nie? Oczywiście. Podchodzimy do każdego spotkania tak jak do tego i mamy nadzieję, że każde spotkanie będzie z plusem dla nas i z trzema punktami na naszym koncie. Jest nam trochę przykro, ale tyle. Takie jest życie. My sobie możemy tylko pluć twarz, bo nie zdołaliśmy wygrać tego na boisku. A ty z boiska czułeś, że to jest bardziej piknik niż poważny finał? No, na pewno z pewnej strony tak. No, liczyliśmy na bardzo dobre widowisko z dwóch stron. Tak naprawdę Raków miał 12 zawodnika, był u siebie. Szkoda, bo na pewno by nam to dało nam kopa, gdybyśmy mieli własnych kibiców na naszej stronie. No ale nic, takie mówię, jest życie. Nie będę tego na gorąco oceniał. Tyle. My nie wywalczyliśmy na boisku, nie zdołaliśmy wygrać z Rakowem i taka jest prawda. Mistrzostwo Polski będzie czy nie? Tak, mocno na to liczę, że będzie. W niedzielę pierwszy krok do tego, żeby wrócić na dobre tory i żeby wygrać w Lidze. Powiedz, jakie wspomnienie ci zostanie w głowie po tym finale? Brak wspomnień. A brak kibiców to jest to główne wspomnienie? Tego nie będę komentował. Bo zastanawiam się, na ile wyżyliście tym, że gracie jednak z pustą trybuną. To był trochę piknik, a nie mecz. Kuba Kamiński też tak mówi. No, każdy wie, jak kibice dla nas są ważni, jak bardzo nam pomagają. Jak przeważnie wyglądają nasze mecze w domu, kiedy jest tych dużo kibiców. No to zupełnie się inaczej gra. No dzisiaj ich zabrakło. Ale dlaczego, jakie moje zdanie, to nie chcę tego komentować. Tak się zdarzyło, to my zawaliliśmy, my przegraliśmy mecz, a to co było na trybunach, to jest drugorzędna sprawa. Trochę zabrakło konkretów, było posiadanie piłki, ale praktycznie graliśmy w poprzek boiska bez konkretów do przodu i tego zabrakło. No jest złość, różne mógłbym epitety przytaczać, ale mi się jakby nasuwa 2015 rok i tam też przegraliśmy finał. Tydzień później graliśmy pierwszy mecz finałowy z Legią, wygraliśmy, zdobyliśmy mistrzostwo i mam nadzieję, że tak będzie. No dzisiaj jesteśmy źli, smutni, ale od jutra już trzeba myśleć o następnym przeciwniku. Mówię, dzisiaj są takie emocje złe, negatywne, ale mam nadzieję, że za 3 tygodnie ta karta się odwróci. Najgorsze co by było, gdybyśmy się teraz poddali, a jesteśmy sportowcami i trzeba ten charakter teraz pokazać. Wyjść na ostatnie 3 mecze, wygrać te mecze, a co to da, zobaczymy. Jeśli chodzi o początek meczu i to, co do Was docierało przed meczem, to trochę zajmowało głowę, że ten stadion był w połowie pusty, że kibice czekają przed stadionem, tysiące kibiców? No, nie powiem, że wyszło fajnie, nie? Generalnie zdecydowanie się lepiej gra przy pełnym stadionie i zarówno na naszym stadionie graliśmy z Rakowem, z Legią, z Jagiellonią, był full i się dobrze gra i ten doping niesie. Tak dzisiaj, no nie było to jakieś wielkie święto, kibicowskie na pewno nie, bo zabrakło no takiego dopingu, który by nam też pomógł. Wiadomo, że ja nie mówię, że gdyby był doping, to byśmy wygrali ten mecz, bo to trzeba po prostu zapierdziać na boisku, a nie gadać i szukać winy u innych, no ale na pewno to nie pomogło. Ty pamiętasz dokładnie, co nam powiedziałeś przed tym meczem, że jak ten finał wygrasz, to pójdziesz trochę w długą? Dzisiaj jest podobne podejście, ale na smutno? Nie, absolutnie. No, jak mówiłem o tym, że pójdziemy w długą, no to po tym jak będziemy świętować po zwycięstwie, a teraz nie ma się z czego cieszyć, po prostu tak jak powiedziałem, teraz właśnie trzeba zapierdzielać jeszcze razy dwa i zakończyć tą ligę najlepiej jak możemy. Mistrzostwo będzie czy nie? Dopóki jest wiara, to myślę, że jest wszystko jest w naszych rękach, żeby wygrać 3 mecze, a później musimy trochę na szczęście liczyć, że Raków się podkłada.